Nie otrzymałem oficjalnego komunikatu, z której belki startowej startować będą zawodnicy w drugiej serii skoków. Wydaje mi się jednak, iż po nieco krótszych skokach w pierwszej dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer zadecydował o podniesieniu belki startowej na wyższą bramkę niż 13, z której startowano w pierwszej serii. Zobaczymy, Wojtek Skupień. Spokojny lot, ładnie i daleko. Brawo, Wojtek. Nieudany ci pierwszy skok, 107,5 metra, a teraz 123,5 metra. I reprezentant Polski obejmuje prowadzenie. A przed nami jeszcze 24 zawodników. Z numerem trzecim startował dzisiaj Michał Doleżal. No, doświadczony 29-letni skoczek czeski, ale tym razem nie udał mu się ten skok. Także zdobędzie w Willingen jednak pierwsze swoje punkty do tegorocznej klasyfikacji Pucharu Świata. ...110 metrów, to jak na razie najkrótszy skok drugiej serii. I Michał Doleżal jest dopiero siódmy. Przed nami bowiem skoki czołowej dwudziestki skoczków z pierwszej serii. 20 miejsce zajmował Stefan Horngacher. Bardzo dobrze tutaj radził sobie na skoczni w Willingen. Przypomnę, każdy metr powyżej 120 metrów to jest dodatkowe 1,8 punktu. Każdy metr poniżej odejmuje się 1,8 punktu od 60 punktów, jakie otrzymuje zawodnik za skok na odległość równą 120 metrów. Stefan Horngacher. Ładnie i daleko. Tak, to niewątpliwie najdłuższy skok w tej serii. Z mojego stanowiska trudno jest docenić odległość, ale wydaje mi się, iż był to skok ponad 130-metrowy. Raz jeszcze w powietrzu Stefan Horngacher. No to nie jest niespodzianka, on doskonale radził sobie tutaj zarówno wczoraj w konkursie drużynowym, jak i na treningach, jak i w dzisiejszej serii kwalifikacyjnej. Ta próba 112,5 metra w pierwszej serii dzisiejszego konkursu to był wypadek przy pracy spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a teraz proszę, 134,5 metra, najdłuższy skok w tej serii, a zatem nic nie zmieni się na trzech czołowych pozycjach. Stefan Horngacher, Krzysztof Dufner, Jani Soininen, a teraz Adam Małysz. Myślę, że milionom widzów teraz w Polsce przed telewizorami mocniej biją serca. Chcielibyśmy, aby Adam poszybował ich jak najdalej i aby bezpiecznie wylądował. Jest tutaj około 1000 kibiców z Polski. Jest trener Apoloniusz Steiner, też na pewno lekko zdenerwowany. I Adam Małysz. Druga próba Polaka w konkursie w Willingen. Ładnie, wysoko leci Polak. Będzie daleki skok, będzie daleki, przeskoczył skocznie, ustał. Już zadrżałem na moment, no to jest na pewno ponad 143 metry. Nie było już mowy, aby wylądować telemarkiem. Polak właściwie walczył już tylko o to, aby bezpiecznie wylądować. No myślę, że w tym skoku Adam Małysz potwierdził, że jest w tej chwili najlepszym skoczkiem świata. Że ten pierwszy, niezbyt udany skok, 122 metry, to był tylko wypadek przy pracy. Gorsze warunki pogodowe, może jakiś minimalny błąd na progu. Spójrzmy raz jeszcze, chyba nie było nawet podpórki. Zobaczymy, jak zinterpretują to lądowanie sędziowie. Na pewno odejmą kilka punktów za brak telemarku, po 16, 16,5 punktu. A jaka była odległość Adama Małysza? Nie mamy jeszcze pomiaru odległości. Być może skoczył poza ten obszar objęty wideokamerami. 151,5 metra. Nowy rekord skoczni w Willingen. No myślę, że Adam Małysz pokazał tutaj swój lwi pazur. Przegrywał z Risto Jussilainenem po pierwszej serii, mówiłem, nieco ponad 7 metrów. Niebotyczna tutaj odległość. Granica bezpieczeństwa na skoczni w Willingen to 143 metry. Profesor Jerzy Żołądź jako pierwszy składa gratulacje Adamowi. Ale czy zdoła zwyciężyć? Czy wystarczy te 151,5 metra? Bo przecież wiadomo, lądował bez telemarku, otrzymał niższe noty za styl. A emocje za chwilę będą coraz większe, bo na rozbiegu pozostało jeszcze 5 zawodników. Kazuya Yoshioka, Jakub Janda. Myślę, że ci dwaj zawodnicy nie zagrożą Adamowi Małyszowi. To w tej chwili trzecie miejsce. A Martin Schmidt wsiada już do samochodu ekipy niemieckiej, nie chce obserwować konkursu. Adam Małysz rozdaje już pierwsze autografy. Niezwykle popularny na skoczniach całego świata, uśmiechnięty, zadowolony Adam Małysz.
no dzisiaj przed niemiecką publicznością dobił, można by rzec, Martina Schmidta. Martin Schmidt poza czołową 30, Adam Małysz z nowym rekordem tego obiektu 151,5 metra. Myślę, że ten rekord długo tutaj pozostanie w annałach. I już tylko dwóch zawodników pozostało na skoczni. Wille Kante, już tutaj w komputerze wszystko wróciło do normy, to jednak pomylił się realizator wrzucający wizytówki na Państwa ekranie. U mnie w komputerze wszystko było w porządku. 14 od końca w tej serii skakał Matti Hautamäki, a teraz dopiero na rozbiegu Wille Kante. 128 metrów pierwszej serii, teraz także daleko leci reprezentant Finlandii. Oj, daleko, daleko! Chyba ponad 140 metrów. I ładnie, stylowo wylądował. No doskonała dyspozycja fińskich skoczków. Wille Kante, 22-letni zawodnik z Kuopio. Wygrał dwa konkursy zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w karierze, ale oba rozegrane były właśnie w Kuopio, w jego rodzinnym mieście. 146 metrów, proszę Państwa. No duże brawa, chylę czoła przed skoczkiem fińskim, iż lądując na tak niebotyczną odległość, zdołał jeszcze poprawnie wylądować telemarkiem. Wysokie noty za styl, nota łączna 293,2 punktu. I Wille Kante obejmuje prowadzenie. Adam Małysz, no uśmiechnięty oczywiście, no będzie dzisiaj w najgorszej sytuacji trzeci, ale to i tak przecież nie powód do zmartwień. Pierwszą serię, drugą serię skoków i cały konkurs kończy Risto Jussilainen. Prowadził po pierwszej serii konkursu. Czy zdoła wyprzedzić swojego rodaka Wille Kante? Chyba nie, tak, krócej. Krócej, cieszy się oczywiście, bo był to także doskonały skok, gdzieś pod 140 metrów, nieco tylko poniżej tej granicy. No i czekamy, czy będzie drugi, czy trzeci, czy Adam Małysz utrzyma swoją drugą pozycję. Wydaje mi się, iż jednak zwycięzcą konkursu pozostanie Wille Kante. 128 metrów w pierwszej serii, w drugiej 146, także poza granicę bezpieczeństwa. Tak lądowali dzisiaj skoczkowie w Willingen. Risto Jussilainen 139,5 metra, trzecia odległość drugiej serii i trzecie miejsce w całym konkursie. Zadowoleni Finowie dzisiaj także, dwa miejsca na podium, wczoraj wygrali konkurs drużynowy. A Polacy, Adam Małysz. Niezbyt udany pierwszy skok, ósma pozycja po pierwszej serii, 122 metry, ale w drugiej Polak no, pokazał naprawdę tutaj, może nie lwi, ale orli pazur. 151,5 metra to nowy rekord skoczni w Willingen. Oczywiście nie było mowy o telemarku, rozjechały się Polakowi nogi przy lądowaniu, sędziowie odjęli punkty za styl, ale i tak uzyskał bardzo wysoką notę, 284,3 punktu i przegrał tylko z Finem Wille Kante. Trzecia pozycja Risto Jussilainen, jeszcze jeden reprezentant Finlandii. Wspaniały, bardzo wysoki poziom tej drugiej serii skoków w Willingen. No i myślę, że zapowiedź jeszcze większych emocji w dniu jutrzejszym.